Dzień dobry, witam na forexjesttrader.com. Jest godzina 9:46. Mamy 31 stycznia. Końcówka stycznia nastał taki bardziej nerwowy czas na indeksie szczególnie. Proszę zwrócić uwagę, wszystkie indeksy, patrząc na stoku, ujemne, tak? Ma to wydźwięk przez indeks S&P 500, który zaczął agresywnie spadać w piątek. Także sytuacja jest tak jakby kontynuowana w tym momencie. Zwróćcie uwagę. Ostatnio indeks zaliczył po prostu coś w rodzaju double topa, gdzie próbował się wybijać, ale nie miał w ogóle siły rosnąć. Fake break nastąpił, agresywne wejście sprzedawców, przy czym rynek zamknął się poniżej support resistance ostatniej linii czerwonej tutaj na wykresie, gdzie nie byliśmy pewni, czy będzie kontynuacja, czy wybicie się, to znaczy ucieczka z tego poziomu do góry, a faktycznie rynek otworzył się i zszedł niżej, dużo niżej jeszcze od ostatnich cieni i dużo niżej poniżej poziomu support resistance. Wrócił się, jednak nie nastąpiło, proszę zwrócić uwagę, po tej świecy doji nie nastąpiło follow through, to znaczy dalszy ruch do góry, który mógłby powiedzieć, że tutaj byliśmy tylko przez chwilę i wracamy do trendu wzrostowego, dużego trendu wzrostowego. Zamiast tego rynek znowu odwrócił w dół. Teraz jeszcze nie rozpędził swojej akceleracji maksymalnie, na ile jest to możliwe, ale właśnie w tym kierunku to podąża. Także większą szansę mamy teraz prospadkową, tym bardziej, że kurs znowu znalazł się poniżej support resistance i komfortowo tutaj się przemieszcza. Także chwilowo musimy zrezygnować z pozycji długich, póki tutaj ta sprzedaż się nie uspokoi. Sprzedawcy mogą jeszcze wchodzić w rynek. Trudno określić do końca, jak ta przestrzeń sprzedażowa tutaj będzie się rozwijała. Można powiedzieć, że najbliższy support resistance na wykresie dziennym ma tutaj sporo punktów do zaoferowania jeszcze, bo mówimy o ponad 130 punktach, a od tego momentu byłoby to 220 punktów. Natomiast proszę pamiętać, że ogólnie jesteśmy w dużym trendzie wzrostowym, co widać na wykresie dziennym, i zielone świece ogólnie dominują na tym wykresie. Także w dowolnym momencie możemy się spodziewać odwrót z tych spadków do wzrostu. Tak jak tutaj prawie się to wydarzyło. To znaczy był odwrót, ale nie nastąpiła kolejna fala kupujących, tylko jednak sprzedawcy troszeczkę tutaj zaczęli zaniżać kurs ponownie. Po tej akcji na indeksie S&P 500 bardzo dobrze widać, jak waluty są skorelowane. Proszę zwrócić uwagę, obniżka na indeksie, obniżka na euro-dolarze, który też był wzrostowy i nie miał gwałtownego powodu, aby spadać. Jedynym takim powodem była obniżka na indeksach i podobnie dzieje się to na funcie. Nie tak agresywnie, inaczej funt spada, ale tak samo przy obniżce indeksu waluty mogą tracić na wartości w krótszym czy dłuższym czasie. Podobnie sytuacja wygląda ze złotem, które to złoto mieliśmy nadzieję tutaj, że odbije się od support resistance, gdy wzrastało i pójdzie znowu w dół. I tak by się stało z pewnością, gdyby nie sytuacja na indeksie, która to załamała się, indeks załamał się, powodując, że złoto zaczęło bardziej rosnąć niż powinno technicznie na tamten moment. To znaczy załamanie na indeksie spowodowało odwrotną korelację naturalną, złoto zaczęło rosnąć, gdy indeks spada. Teraz spójrzmy, jak wygląda sytuacja techniczna na eurodolarze na wykresie 30-minutowym. Otóż wygląda to w ten sposób, że mieliśmy uderzenie sprzedawców, którzy powoli się uspokoili, to jest końcówka tej fali spadkowej i aktualnie jest bardzo komfortowa sytuacja, gdzie kupujący nie mają takiej siły. Proszę porównać wielkość świec tutaj w fali wzrostowej w tym momencie do tych świec sprzedażowych czerwonych. Także interesującym momentem byłoby ponownie, gdyby rynek załamał się agresywnie, wyszedł czerwoną świecą w dół, wziął oddech i dalej kontynuował w dół. Wtedy oglądalibyśmy również na indeksie załamanie dalsze. I to byłoby prawdopodobieństwo duże kolejnego spadku szybkiego i można by w ten sposób zarobić na eurodolarze co najmniej kilkadziesiąt punktów do kolejnego support resistance, który jest mniej więcej w tym obszarze na wykresie 4-godzinnym patrząc. Także na eurodolarze tak samo jesteśmy ewentualnie zainteresowani pozycjami krótkimi, chyba że obraz na S&P się zmieni, to znaczy powstanie kolejny piękny duży cień, kurs zacznie rosnąć
i pójdzie z tych poziomów, gdzie ostatnio się zatrzymuje, agresywnie do góry albo systematycznie będzie sobie rósł. Na razie nic na to nie wskazuje. Bardziej ten moment wygląda jako przestój, oddech do kolejnego, większego spadku z akceleracją, proszę zwrócić uwagę. Także tutaj być może właśnie wchodzą kolejni sprzedawcy w te poziomy, ponieważ właśnie został przerwany korpus tej świecy, właśnie zbliżamy się do cienia ostatniego, może nastąpić jakaś akceleracja, albo ten spadek będzie systematyczny. Także zobaczymy, w jakim stylu będzie się odbywało to, co ma się wydarzyć teraz na indeksie. Jeżeli będzie agresywnie akcelerował kurs, mamy szansę na szybki zarobek mniejszej czy średniej ilości punktów z pewnością. Także jest to komfortowe dla tych, którzy zajmują się spadkami, którzy specjalizują się w inwestowaniu na szybkie spadki. Także dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do obserwacji rynku. Zapraszam również na szkolenia na żywo. Dziękuję.